Siemanko, siemanko, z tej strony Jakub, a przed wami sobotni 76. odcinek Fate Stay Night na moim kanale. Oczywiście przypominam, że ogrywamy Heaven's Fields, Dotyk Nieba, czyli ścieżkę Sakury, najbardziej mroczną, najbardziej porąbaną i najbardziej pod względem klimatu ciężką odnogę serii Fate. Czy tam ścieżkę, rutynę, jak zwał, tak zwał. W ostatnim odcinku to w sumie mieliśmy w wielkim skrócie pokaz tego, że Sakura, a dokładnie jej stan, jest coraz gorszy i naprawdę zegar tyka, tyka, tyka i kończy się bardzo cenny czas, jaki pozostał Sakurze. Oraz oczywiście jaki pozostał Shiro. No i przy okazji Ilia, oprócz tego, że pokazała, że umie śpiewać, to postawiła sprawę jasno, że z powodu tego, że Shiro jej zbyt późno zaoferował wspólne życie po wojnie, to już nie jest możliwe to, że ona i on równocześnie będą mogli przeżyć wojnę Świętego Graala. Co oznacza, że jeden z nich, albo ogólnie Ilia powiedziała wprost, że tylko jedną osobę da się uratować, że Shiro będzie w stanie uratować tylko jedną osobę i będzie musiał dokonać wyboru, czy to będzie on, Sakura czy Ilia. Ale jak wspomniałem na odcinku, istnieje wytrych pod postacią to, że nie tylko Shiro będzie wybierał, kogo można uratować, ponieważ Ilia również będzie miała taką możliwość. Więc tak naprawdę z trzech osób mogą przeżyć dwie. Ale dobra, teraz będziemy mieli ten patrol kolejny, więc bez niepotrzebnego gadania odpalamy. Tosaka czekała już przed drzwiami. Mamy 10, czyli 22, bo wieczorem. Wiem, że to bezcelowe, ale pora ruszyć na patrol po mieście. Ruszyć na patrol. To było szybkie. Jak tam Sakura? Sprawiłem, że położyła się spać. Jestem przekonany, że była bardzo zmęczona. Zasnęła od razu po tym, jak położyła się na łóżku. Rozumiem. No to zostawmy Ilię. Możemy ją zostawić Ili i jeźdźcowi. Nie jesteśmy w stanie ujrzeć Ilię, ale nie jesteśmy w stanie ujrzeć jeźdźca, ale jestem przekonany, że gdzieś w domu obserwuje Sakurę i ma na nią oko. Jeździec ochrania Sakurę, tak jak Tosaka to powiedziała. Jestem przekonany, że pozostaje ona w formie ducha, tej niewidocznej, ponieważ nie chce zbyt mocno obciążać Sakurę. Prawdopodobnie nie wytrzyma więcej niż kilka dni. Przypomniałem sobie o słowach księdza. Robak grzebieniasty, który tkwi w ciele Sakurzy, będzie cały czas zabierał jej magiczną energię, dopóki wojna Świętego Graala trwa. Niebezpiecznym jest nadawać formę jeźdźcowi, fizyczną formę jeźdźcowi, zwłaszcza, że Sakura znajduje się w takim stanie i teraz przede wszystkim powinna ona oszczędzać swoją magiczną energię na wydarzenia awaryjne. To właśnie dlatego jeździec jest w tym stanie duchowym, w tej duchowej formie. Wygląda na dosyć ponurego. Czyż byś chciał mi coś powiedzieć? He? Czy jest coś, co chciałbym powiedzieć? Ale to głupie pytanie. Oczywiście, że chciałbym coś powiedzieć. Tosaka, czy jesteśmy w ogóle w stanie dzisiejszego wieczora, nocy pokonać Zoukena? Nie mamy czasu do straszenia. Sakura z dnia na dzień jest coraz słabsza. Jeśli mogę uwierzyć słowom tamtego klechy, to możliwe jest to, że nawet Sakura może jutro umrzeć.
Nie, to niemożliwe. W tym momencie nie jesteśmy w stanie z nimi rywalizować. Z nim rywalizować. Rozumiem twój pośpiech oraz to, że ci się śpieszy, ale musisz naprawdę być cierpliwy, jeśli chcesz uratować Sakurę. Nie pomożemy jej, jeżeli będzie martwi. Nie możemy jeszcze się z nim mierzyć. Okej, ja to rozumiem, ale no... Chcesz mi właśnie powiedzieć, że patrolowanie nie ma sensu? Shiro! Czy pokonanie Zoukena to wszystko, to co chcemy osiągnąć? Nie! Zgadza się? Nie chcesz, żeby jacyś niewinni ludzie zostali wmieszani w wojnę i przez to umarli, prawda? Ona ma rację. Ja wiem o tym doskonale. Patrol naprawdę ma znaczenie. Nawet jeśli po prostu uciekamy, w momencie, gdy ich znajdziemy, to nadal musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, żeby nie było więcej ofiar, tak jak wczoraj. Ale czy ja czy jest coś, co przysięgałem bardziej chroni niż to, czyli tych ludzi niewinnych w mieście? Oczywiście chodzi o Sakurę. Shiro! Wszystko u ciebie w porządku? Miyaku! Nie, nie, spoko, ja po prostu... Po prostu tak się... Poczułem troszeczkę oszołomiony. Wybacz mi to, Saka. Wyłączyłem się przez to. Nie, nie musisz za to przepraszać. Sakura jest w niebezpieczeństwie. Ale ty również musisz być potwornie zmęczony. Tak w ogóle, miałam zamiar ci kazać wytworzyć projekcję za 3 dni, ale tak się tylko pracowałeś, że udało ci się to osiągnąć już dzisiaj. Rozumiem, naprawdę, że chcesz się teraz zmierzyć z naszym przeciwnikiem. Co? Byłem w stanie użyć projekcji już po dzisiejszym treningu? Co? Czyżbym coś dziwnego powiedziała? Nie, ja... trening był tak ciężki i tak się mocno w niego wciągnąłem, że teraz wydaje mi się jakby... że to, co się udało, nie było realne, że to tylko sen. Tak, całkowicie się wczułeś w trening. Ale udało ci się wytworzyć sztylet przy ostatniej próbie. Dzięki twojemu poświęceniu. No cóż, twój wskaźnik sukcesu nadal jest poniżej 10%, więc musisz dalej ćwiczyć. Chodzi o ten sztylet, tą pamiątkę rodową rodu Tosaków, ten klejnot specjalny. O tak potężnych właściwościach, że nawet słudzy po zmierzeniu się z tym nożykiem, sztyletem, mogą obsrać ze zbroję. No cóż, jeśli tak mówi, to faktycznie musiało to wyglądać tak, że udało mi się wytworzyć ten sztylet oraz to, że byłem strasznie pochłonięty przez trening. To pewnie dlatego, że zauważyłem to dopiero późnym popołudniem. Chodziło o Shiro teraz o to, że... No chyba o tą jego lukę w pamięci. No bo nie tylko nasza droga Sakura ma problemy z zapamiętywaniem i utratą pamięci. Jak widzicie, Shiro też z każdym użyciem ramienia łucznika, które odziedziczył po nim. No jak to powiedziała Ilia, no prawdopodobnie traci on kontakt z rzeczywistością pod tym względem, że jakby jego osobowość jest nadpisywana oraz że traci pamięć. Mniej więcej o to chodziło. No cóż, kiedy docieramy do miasta, zdaję sobie sprawę, że coś jest nie tak. Tosaka również musiała to samo zauważyć, ponieważ przestała się odżywać, zamknęła usta i skupiła się na otoczeniu. Ale ta sceneria jest taka jak zawsze. Mamy już po 10:00, a miasto jest ciemne i ciche. Nie ma tutaj nikogo na ulicach i nie słychać żadnego dźwięku. Stało się to notoryczne i dosyć znajome od czasu rozpoczęcia wojny o Świętego Graala. Cicha, nocna atmosfera. Ale jest cicho. To Saka mruczy coś obok mnie. Tak, jest tutaj zbyt cicho. Miasto jest ciche w nocy od kilku dni.
ale ta tutaj, ta cisza jest najgłębsza z cisz. Jakby miasto zapadło w najgłębszy sen. Ale nadal. Cisza tej nocy jest jeszcze cisza niż zazwyczaj. Hej! Czy wczoraj też tak również było cicho? Nie chodzi tylko tutaj o dom, ale nawet o latarnie, to, że zostały one wyłączone. Tosaka patrzy w dół drogi prowadzącej do świątyni Ryudu. W kierunku przeciwnym do Shinto, prosto na przedmieścia. Nie ma tam żadnego światła i wygląda niczym czarna ściana. Ruszajmy! Ruszam, robię krok do przodu i wchodzę do ciemnego miasta. Tosaka milczy. To jest coś, o czym nawet nie musimy myśleć, żeby to robić. Oboje wiemy, co się wydarzy. Ta sprzeczność... Wiemy, że będziemy musieli przyznać rację, jeśli pójdziemy, ale mimo to zaczynam iść, mając nadzieję, że okaże się, że się myliliśmy. No pewnie chodzi o to, Shiro, teraz, że on podejrzewa raz, mają to samo podejrzenie, ma to samo podejrzenie czy Tosaka, że już tutaj prawdopodobnie doszło do incydentu. Tych masowych śpiączek, jak to ładnie w telewizji powiedzieli. Co poczułem, gdy zobaczyłem to po raz pierwszy? Czarna ściana, całkowicie zasłaniająca drugą stronę. Teraz taka mała dygresja na szybko. Tym razem nie będę wycinał o tych takich, powiedzmy, zboczonych obrazków. I zobaczymy, jak YouTube zareaguje. Czy będę musiał wyciąć w czasie wstawiania filmiku, czy nie. Gdy tylko ją minąłem, tą czarną ścianę, zrozumiałem, co wydarzyło się w tej okolicy. To miasto jest zbyt ciche. To nie tak, że miasto zasnęło. Tutaj chodzi o to, że tutaj nic nie ma. To tak, jakby obecność ludzka została całkowicie wymazana. Ta całkowita cisza jest spowodowana śmiercią wszystkiego wokół. Poczułem zawroty głowy. W miasteczku nie ma żadnych zmian. Wygląda jak zawsze. Okolica. Około 50 gospodarstw domowych stoi w ciemności, bez żadnych zmian. Nie ma śladu po wybitych, po rozwalonych drzwiach. Nie ma śladu po wybitych oknach. Ale oczywiście. Nie ma też dźwigów, które byłyby w stanie zdjąć dach i wynieść wszystko z tych domów. Ale jednocześnie obecność setek ludzi, którzy powinni tutaj mieszkać, zniknęła. Emiya-kun, sprawdźmy to mieszkanie. Zakłada ona, Tosaka, rękawiczki i wchodzi do pobliskiego domu. Przechodzi ona obok bramy, otwiera drzwi wejściowe, przechodzi przez korytarz. Wchodzi po schodach, patrzy na drugie piętro, potwierdza, że jest ono puste i wychodzi na zewnątrz. Ludzie w zaciemnionych domach są? Tosaka powiedziała, że ich tutaj nie ma. A miasto wygląda tak jak zawsze. Budynki nie zostały nawet zadrapane i nie ma żadnych zwłok. Okolica jest tak czysta, że nawet nikt nie zauważyłby tej anomalii, nawet gdyby był już poranek. Ale nadal. Ten obszar wygląda bardziej jałowo niż w tamtej chwili. Przeglądamy jeszcze kilka domów, aby wyniki okazały się takie same. Budynki nie są uszkodzone, ale ludzie w nich zniknęli. Wszystko, co tam jest, to ślady magicznej energii. Każdy budynek, droga i ziemia. Czarny obraz jest wszędzie. Wiem, że to ta rzecz spowodowała tą katastrofę. Czuję znów zawroty głowy. Mam ochotę wymiotować. Trupy bez trupów. Krew bez krwi. Opuszczone miasto pochłonięte przez cień. Spaceruję w takim miejscu. Dlaczego więc w mojej głowie pojawia się nie związany z tym obraz? Przecież to nie jest ze sobą powiązane. Z drugiej strony, to nie do końca musi tak być, że nie jest ze sobą powiązane. Zwłaszcza, że mój umysł
pokazuje mi te obrazy w mojej głowie. Przestań. Pamiętaj. Ty o tym wiesz. Wiesz, co to jest. Znasz tą obecność, ten zapach. To wydarzyło się również wtedy. Co sobie wyobrażałeś, gdy zobaczyłeś to coś po raz pierwszy? To nie jest takie same. Nie, to coś cięższego pochłonęło ten obraz. Przepraszam. Nie zdałeś sobie z tego sprawy. Chyba Shiro mówi sam do siebie. To tutaj jest takie samo jak wtedy. Nie. Coś o wiele cięższego pochłonęło ten obszar. Nie. Tym razem sytuacja jest identyczna. Więc dlaczego ty... Dlaczego wyobrażasz sobie coś takiego? Dlaczego sobie o tym przypominasz? To... Nie mam żadnego dowodu na to. Nie mam żadnego powodu. Nie posiadam ani motywu. Po prostu nic nie mam, co mogłoby to potwierdzić. Więc dlaczego jest to takie podobne? To nie może być prawda. To niemożliwe. Nie przyznam tego. Ale im więcej o tym myślę, jeśli kiedykolwiek stanę się złą osobą, nie mam dowodów na to, więc jestem zmuszony uwierzyć, że moja intuicja ma rację. Tak. Ponieważ to uczucie jest... Przestań! Nie myśl o tak głupich rzeczach. To coś jest podobne do koszmaru, który następuje po tym, jak uprawiałem seks z... Shiro! Dlaczego się zatrzymałeś? Czyżby coś było nie tak? Otrząsam się, potrząsam moją głową, żeby pozbyć się zawrotów głowy. Wygląda na to, że ślady cienia mają na mnie zły wpływ i mnie dobijają. Nie, po prostu zrobiło mi się niedobrze. Nie martw się o mnie. Chodźmy dalej. Naprawdę? No to źle. Więc jeśli jego ciągła obecność, tego cienia, wpływa aż tak mocno na ciebie, nawet przy twojej zwiększonej odporności na magię, no cóż, chyba można było się tego spodziewać przy tak dużej ilości energii magicznej. Raczej nie będziesz w stanie osiągnąć całego miasta. Nie, to nie tak, że zabrakło mi energii. Po prostu poczułem się chory. Przecież nic nie zostało ze mnie wyssane. Tosaka od razu zrozumiała. Co ważniejsze, musimy dowiedzieć się, co tak naprawdę tu się wydarzyło. Więc, co tutaj się stało? No cóż, po prostu wygląda to tak, że to wszystko stało się wielkim pokarmem. Tak jak wszystkie pozostałe incydenty. Po prostu dzisiejsza skala jest o wiele większa. Sądząc po śladach, nie poszedł do każdego z domu osobna. Prawdopodobnie pochłonął cały obszar jak niczym fala przypływu i wtopił się w ziemię. Musiał ten cień być strasznie głodny. Chciał wszystko zakończyć, chciał wszystko pożreć jednym kęsem. Ale wygląda na to, że ten cień, to coś, nie lubi rzeczy nieorganicznych. Minął wszystko, co nie było żywe, trawią tylko to, co było organiczne. Jeśli jest to jakaś pociecha, to ofiary zniknęły od razu. Nie było czasu, żeby mogły poczuć strach albo ból. Pole graniczne rozpuszczenia. Tosaka wyjaśnia, że jest to podobne pole do tego, które jeździec ustawił w szkole, ale jest ono znacznie silniejsze i natychmiastowo działa. Problem polega na tym, że nie mogłam zauważyć magii, mimo że była ona aż tak potężna. Jeśli ten cień to zrobił, to znaczy, że nie jest to magia, ale po prostu jego zwykła czynność, jak nasze chodzenie, oddychanie i tak dalej. Krótko mówiąc, rozpuszczanie w tym obszarze jest jak rzucanie się w śnie dla tego cienia. Rozumiem.
Więc mamy koniec. Nie ma sposobu ani powodu, żebyśmy mogli być w stanie za tym czymś podążać. Nie ma powodu, żeby kontynuować ten patrol. Zniszczenie już zostało wyrządzone i nie możemy nic zrobić z tym faktem. A na pewno aż do momentu, gdy nie będziemy w stanie wytropić cień. Myśleliśmy, że możemy uratować tych ludzi, jeśli tylko pobiegniemy na miejsce zbrodni, gdy cień lub Zouken postanowi zaatakować ofiary. Ale to okazało się bez znaczenia. Ponieważ nie mamy sposobu, aby znaleźć, wykryć ten cień, a przede wszystkim podejrzewałam to, ale ta rzecz z dnia na dzień staje się coraz większa. Następnym razem, gdy się pojawi, będzie już niepowstrzymanym potworem. Nie mamy szans na zwycięstwo. Zaraz wracam, Dobra, jestem. Już jestem. I teraz mamy pomiędzy. Już. Kompletna cisza. Ale oni nie są jedynymi, którzy cieszą się tym widowiskiem. Chodzi o Tosaka i Shiro. Nie. To sformułowanie było niepoprawne. Ta dziewczyna i ten chłopak. Oboje nadal nie opuścili swej gardy, więc nie cieszą się tym widowiskiem. Tylko nieludzkie byty i ich umysły potrafią cieszyć się z tego spektaklu. Ojejciu, no cóż. To niepokojące, że to coś nie zna umiaru. Zostawiłem to w spokoju dla mojego dobra, ale może wkrótce się okazać, że będę musiał to wyeliminować. Starzec się roześmiał. Mężczyzna i biała czaska wędrują sobie po opuszczonym mieście. Obserwują dziewczynę i chłopaka. Starzec z przyjemnością obserwuje swoich wrogów. Ale to nie tak, że odczuwa nienawiść do nich. Przecież jak może nienawidzić ludzi, którzy tak naprawdę nie są w ogóle być w stanie być dla niego przeciwnikami, wrogami? Dla niego nie różnią się niczym od zwykłych kamieni, których spotyka przy drodze. Ale dla tej czaski sprawa wygląda inaczej. Dla niego wróg to po prostu wróg. Nieważne jak słaby może się okazać. Wyeliminuje on ich, jeśli staną mu na drodze. I zamorduje ich w momencie, gdy będą stawać się zbyt silni, żeby móc się z nim zmierzyć. Taki jest jego kodeks, zasada, za którą on podąża. Przecież możemy ich tutaj zabić. Wypowiedział te słowa do swojego mistrza. Chłopak i dziewczyna są teraz całkowicie bezbronni. Wystawieni na atak. W tej krainie śmierci są dosłownie i całkowicie bezbronni. Więc przypomina to chorych ludzi, którzy proszą o swoją śmierć. Więc on postanawia, albo raczej chce, okazać im współczucie i chce ich tutaj zamordować. Ale nie, to by było zbyt duże marnotrawstwo. Pozwoliliśmy im żyć do tej pory, więc zabijanie ich tak po prostu będzie nieciekawe. Stary mężczyzna, ten staruch, nie okazuje żadnego współczucia. Ta rzecz, która przybiera ludzką postać, jest zgniła do szpiku kości. A co powiesz na taki scenariusz, mój drogi zabójco? Jest ofiara, kawałek mięsa, który jest ignorowany, przeklęty i znienawidzony przez ludzki świat. To mięso próbuje nie znienawidzić świata. Próbuje on nie znienawidzić świat, ten, który go otacza. Na pewno do momentu, dopóki ma on po swojej stronie przynajmniej jednego sąśnika. Ojejciu. Wygląda na to, że miłość naprawdę jest czymś wyjątkowym i potężnym. Mięso nie może znienawidzić tego świata bez względu na to,
czym może się koniec końców stać. Uparcie próbuje ono, to mięso, stłamić swoje błoto, wierząc, że nienawiść równa się zaprzeczeniu swojemu sojusznikowi. Więc cokolwiek zrobi z mięsu, jest po prostu to nieskuteczne. Akceptuje wszystko, ponieważ wierzy w jedną i jedyną nadzieję. Nienawidzi świata, ponieważ zawiera nadzieję i nie wypuszcza z siebie przekleństwa. Ale co by się wydarzyło, gdyby ten jeden jej sojusznik, ta jedyna nadzieja, odrzuciła ją? Od samego początku to mięso było odrzucane przez świat. Jeśli zostanie zdradzone przez swoją jedyną nadzieję, nie będzie moralności, która mogłaby to mięso powstrzymać. Więc tak naprawdę chcesz, aby ten chłopak stał się ostatecznym impulsem? Dokładnie tak. Powinien być tym, który odsłoni zasłony. To był nieoczekiwany wzrost, ale sprawił, że ten chłopak, ten nieoczekiwany wzrost, sprawił, że to wszystko trwało tak długo. Więc powinienem dać mu okazję do przyjemnego zabicia tego. Teraz nie wiem, czy Zoukenowi chodziło, że dać okazję Shiro, żeby zabić cień, czy dać cieniowi, żeby zabić Shiro, ale chyba chodzi o tą drugą opcję. Stary facet, ten staruk się roześmiał. Sadyzm i radość są zawarte w jego śmiechu. Szczękanie zębów przypomina białą czaszkę kołysącą się na wietrze. Dobra, kończymy. Ja wiem, że odcinek jest za krótki, ale tak myślę, że takie 2-3 wydarzenia w samej grze jest dobrym, nie? Tak najwyżej w przyszłym tygodniu zaczniemy z grubej rury. Bo coś jakiś mnie znowu chorobsko bierze. Ale dobra. 27 minut to nie taki zły, nie? Czas odcinka. Więc co mogę wam powiedzieć? Ja teraz tutaj... Oczywiście, uwaga, spoiler, ale się zorientowaliście pewnie dawno. Tym mięsem, jak to nazwał Zoukę, to po prostu Sakura. Ja nie powinienem tego robić, bo wtrącałem tą formę żeńską, bo w oryginale po prostu Zoukę nazywa to ciągle Sakurę tym czymś, albo tym mięsem, no ale wiecie, nie ma co chyba tego ukrywać. Więc... wygląda na to, że Zouken ma zamiar stworzyć sytuację, w której Sakura poczuje się oszukana i zdradzona przez swoją jedyną miłość, przez swoją nadzieję, nie? To coś, czyli Shiro, nie? Co sprawia, że Sakura jeszcze nienawidziła tego świata do końca, ponieważ nie chciałaby ona zdradzić przez to znienawidzenie Shiro, ponieważ ona wie, że Shiro chce być super bohaterem, chce chronić świat i uważa, że jakby zniszczyła świat, gdyby Sakura się oddała temu mordu, temu szale, to by po prostu zdradziła swojego ukochanego. A jak dobrze wiemy i sam Zouken to przyznał, Shiro jest jedynym tym ostatnim czynnikiem, który powstrzymuje Sakurę przed totalnym szaleństwem. Jest tą kotwicą, co ją trzyma, nie? Jeszcze na powierzchni normalności. No dobra. Jeżeli tyle chodzi o odcinek 76. No cóż, to teraz tak. Taka będzie ciekawostka, bo teraz sobie przyjrzałem. Będzie teraz wydarzenie pomiędzy danym sługą a cieniem, które w trylogii filmowej wydarzyło się w pierwszym filmie. A jakby twórcy byli stuprocentowo konsekwentni w tym, co robili, czyli byli, wiecie, stuprocentowo przekładali materiał źródłowy na film, to wydarzenie, które wydarzyło się w pierwszym filmie, powinno być w drugim, nie? Przed głównym finałem. Ale ja się nie dziwię twórcom, że to zmienili, ponieważ to aż tak dużo nie zmienia, to po pierwsze, a po drugie, od samego początku, dzięki temu, że to się pojawiło, to wydarzenie, które będzie miało miejsce już niedługo,
to prowadziło ten element już tego ciężkiego klimatu od razu, nie? Że już wiadomo, że Trójoga Sakury będzie o wiele miała, ja wiem, że się powtarzam, ale ten cięższy i mroczniejszy klimat. No bo jak to kiedyś ktoś dla chyba na Facebooku dobrze napisał, że pierwsza część, czyli ścieżka Fate, w cudzysłowie pierwsza część, opowiada o tym, jak narodził się bohater Shiro, że się w cudzysłowie narodził, że postanowił kroczyć tą ścieżką. Druga ścieżka Kuźni Nieskończonych Oczy jest to ścieżka, która pokazuje Shiro, jak to może się skończyć, więc on jest po reformach, w cudzysłowie, że postanawia nadal kontynuować swoją, swój cel, jakim jest bycie bohaterem sprawiedliwości, ale uważa, że jest w stanie nie popaść w to szaleństwo, co się stało z Łucznikiem, koniec końców. A w trzeciej ścieżce jest to thriller psychologiczny, który opowiada tragedię, jaką spotkała Sakurę, oraz pokazuje nam, że Shiro w tej ścieżce musi zdecydować, czy nadal chce kroczyć ścieżką bohatera sprawiedliwości, czy jednak będzie musiał podjąć decyzję i poświęcić innych, żeby móc uratować jedną osobę. Czyli tutaj, w tej ścieżce, Shiro, uwaga, spoiler z Fate Zero, po prostu wejdzie w idealne buty swojego przybranego ojca, bo koniec końców właśnie Kiritsugu, po tym jak już sięgnął Świętego Graala i dostał się sobie do tego Matrixa systemu i rozmawiał ze Świętym Graalem, to zorientował się, o co naprawdę chodzi, w jakim stanie jest Święty Graal, więc się zreflektował na ostatnią chwilę. No ale że zrobił to w dosyć brutalny sposób, czyli kazał szermierz za pomocą szlachetnego widma po prostu rozpierdolić Graala, no to doszło do tej katastrofy wielkiej, do tego wielkiego pożaru, co Shiro przez całą grę o nim wspomina. No dobra, bo się rozgadałem, więc mam nadzieję, że się podobało. Był to właśnie 76. odcineczek Fejta na moim kanale i widzimy się w przyszłym tygodniu. Na